Dzień dobry. Dzień dobry i witam do słonecznej Kalifornii. Właśnie czytam fajną książkę, dlaczego stajemy się grubi. Bardzo ciekawa książka, która podważa temat kalorii, a mówi, że wszystko to insulina. Wrócimy do tego za chwilę, może, albo i nie. Natomiast lecę teraz na CrossFit w CrossFit Ursynów. I już po zajęciach odwiedził też mnie Leszek, z którym razem cię ćwiczyliśmy. Więc jak było? Wyśmienicie, więc poćwiczyliśmy troszeczkę i ruszamy z naszym wspaniałym dniem. To jest. I póki co poddałem się z tematem robienia bar muscle-upów. Już moje ręce mają dosyć tego ruchu, więc może poświęcę troszeczkę ręce odpoczną. Spróbujemy jeszcze raz i zrobimy bar muscle-upy. Ale blisko. Zbieram się powoli na Wigilię. Jest jeszcze natomiast taki temat, który sobie poruszył. Czasami pod moimi filmikami zdarza się, że ludzie narzekają, jak to źle jest w Polsce. I faktycznie może nie być najlepiej. Jak popatrzymy sobie z różnych perspektyw. Natomiast jak popatrzymy sobie z innej perspektywy, zobaczymy, jak to jest dobrze. Pod tym względem na przykład, że dzisiaj przez dosłownie szereg różnego rodzaju wiadomości trafiłem na stronę na Wikipedii, która mówi o toczących się konfliktach na świecie. Czyli możemy zobaczyć, załóżmy, że w Jemenie 25 tysięcy osób zginęło w tym roku, w Syrii 29 tysięcy, ale jak popatrzymy sobie troszeczkę niżej, możemy zobaczyć, że jest wojna w Donbasie. Bardzo blisko nas, w tym roku 1088 osób zginęło. Można też tutaj wejść i poczytać, jak wygląda sytuacja dzień po dniu. Tam się dzieje wiele złego, nie tylko śmierci, ale też inne rzeczy, więc tak. Takie drobne reality check dla nas wszystkich, że nie jest wcale tak źle. Może być lepiej, ale nie jest tak źle. Już jestem w firmie i proszę bardzo, tak jak powinno być. Dwóch założycieli pierwszych, tutaj ja z Damianem jesteśmy, nikogo więcej nie ma. Więc czekamy zaraz na ludzi, będziemy ich witać. Chlebem, nie chlebem. My też jesteśmy na ketogenicznej diecie, czyli będziemy mięsem, olejem MCT i ketonami. Więc taki jest plan na dzisiaj. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Damian Mazurek. Więc mamy za chwilę Wigilię. Marcin, gdzie jest Marcin? Ale zanim Wigilia, to cześć. Mamy prezentację o podsumowaniu roku 2018. Co nie, Aniu? Więc zakończyliśmy nasze spotkanie, tu jeszcze się pakujemy, bo za chwileczkę będziemy szli na kolację. Więc Marcin przygotował nam niesamowity plakat na tle filmu Niezniszczalni. Plus dostaliśmy też rękawiczki od naszego CEO, więc bardzo fajnie. Idziemy teraz na kolację. I skończyliśmy już naszą kolację. To ujęcie przed chwilą to była sportowa gra w brydża w warszawskim Centrum Sportów Umysłowych, który się mieści tuż obok restauracji Wyczeska, w której właśnie jedziemy. Co nie, Julia? Tak, było super. Słuchaj, może chór taki? Chór. Proszę, proszę. Cloud. I już po naszym spotkaniu, po naszej Wigilii, więc bardzo przyjemnie. Co ciekawe, mało się pomyliłem, bo na początku roku tak trochę pół śmiechem, pół żartem zakładaliśmy, też ustalając nasze cele finansowe, że dobijemy do pewnej kwoty, plus będziemy mieli w naszej firmie 15 osób. I dzisiaj na Wigilii było osób 14. Więc mało się pomyliliśmy, natomiast plany na następny rok są duże. Zrobiliśmy parę zmian w firmie, zrobiliśmy też premię i całkiem fajnie. Natomiast jeszcze parę przemyśleń a propos budowania firmy. Dzień dobry. I dosłownie jeszcze małe podsumowanie tego, co się wydarzyło w tym roku. Więc zaczęliśmy rok 2018 w firmie Chmurowisko z dwiema osobami. W styczniu dołączono nas osoba numer 3, czyli Ania, potem Marcin, Łukasz i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili skończyliśmy rok z 14 osobami. Na naszej stronie jest jeszcze 12 osób, natomiast nie tylko resztę osób pokażemy. Plus prowadzimy w tej chwili kolejne 4 rekrutacje i zespół się troszeczkę zwiększy. Jak dzisiaj rozmawialiśmy, pewnie w tym roku dojdziemy gdzieś do 30 osób, może więcej, zobaczymy. Natomiast jedna z najważniejszych rzeczy, którą udało nam się dzisiaj poruszyć, bo udało nam się zbudować fajny zespół. I to słowo udało się jest takie trudne, ponieważ to było dużo pracy. Było dużo pracy, ponieważ mieliśmy czasami dużo problemów z zatrudnieniem pewnych osób, bo szukaliśmy długo, gdyż osoby, które do nas dołączały, nie spełniały naszych wartości. I to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, która w tym roku
wpadła do mojej głowy, którą też mówią wszyscy w mądrych książkach. Natomiast ta rzecz, żeby nigdy, ale to nigdy, pod żadnym pozorem nie pozwalać, żeby do naszej firmy dołączyły osoby, które nie wyznają naszych wartości. To jest rzecz, którą trzeba ustalić, więc my w naszej firmie określiliśmy na początku i trzymamy się tego jak diabli. Ekstremalna odpowiedzialność, jeżeli ktoś zwala winę na innych, nie ma miejsca w naszym zespole. Ciągły rozwój, wszyscy w naszym zespole się rozwijają, dzięki temu mogą robić nowe projekty, fajniejsze projekty i dużo ciekawych rzeczy. Innowacja, wdrażamy nowe projekty i szukamy nowych innowacji dla nas, dla naszych klientów na każdym kroku. Zarówno w technologii, w sprzedaży, w marketingu, w innych rzeczach. Co jest bardzo ciekawe, na przykład dzięki tej innowacji wdrożyliśmy dosłownie parę dni temu projekt, którym będziemy pewnie niedługo się chwalili z pewnym dużym dostawcą, który nam pomógł w tym projekcie. Zdążyliśmy bardzo interesujący system dotyczący rozwiązań już na pograniczach sztucznej inteligencji, który robi bardzo ciekawą rzecz w dużej branży przemysłowej. O tym kiedyś. Efekt wow. Nasi klienci zarówno w szkole chmury, jak i naszych projektów co chwilę mówią nam o tym, jak nasz zespół niesamowicie wykonał robotę. I też mamy nawet wewnątrz naszych Teamsów, to jest odpowiednik Slacka, informacje, jak ktoś zrobi coś, o czym klient mówi, że jest wow. I otwartość. My dzisiaj się podzieliliśmy z naszym zespołem wszystkim a propos naszej firmy. Od przychodów, zysków, podziału pieniędzy, naszych klientów, co robimy, gdzie idziemy, jaki mamy dokładny plan na rok 2019. I trzymając się tych pięciu prostych zasad, które ustaliliśmy budując tę firmę, jesteśmy w stanie dojść tu, gdzie jesteśmy i będziemy się rozwijali jeszcze dalej i dalej i dalej i dalej. I co jest też bardzo ciekawe, dostaliśmy dzisiaj plakat od jednej osoby z naszego zespołu. Bardzo fajnie graficznie wykonany, jeśli chodzi o nas, obecny zespół. Brakuje jednej osoby, ale niedługo już tutaj dojdzie. A najważniejsza lekcja, którą też możesz wynieść a propos budowania firmy z tego roku, jest taka, że o książeczki, które sobie tu stoją na półce, o których rozmawialiśmy wiele razy w tym roku, tutaj jest zawarte praktycznie wszystko, co jest potrzebne do budowania firmy. Natomiast my bardzo często czytamy książkę i mówimy, to u nas nie zadziała. Prawda jest taka, że mit przedsiębiorczości, 22 immutable laws of marketing, the personal MBA, a nawet choose yourself, the 10x rule, getting past no, to są rzeczy, które każdy może wdrożyć, już nie mówiąc o cudownym extreme ownership, i dzięki temu pójść tam, gdzie chce się dojść. A jeszcze jedna ważna rzecz, coś, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy wiele razy. Było kilka celi w tym roku, które ustaliłem jeszcze na samym początku na zasadzie takiego, powiedzmy, troszkę zgadywania, bo nie było dużo danych. Ale dzisiaj zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz, że do jednego celu, który był ustalony całkowicie strzałem, ale był bardzo wysokim celem, doszliśmy. Natomiast gdyby tego celu nie było, pewnie byśmy zaparkowali bardzo nisko. Więc to jest też ważna rzecz, żeby te cele dobrze ustalać, dzielić się na poziomy i pozwalać zespołowi, żeby te cele realizował i przez to też rozwijał siebie i dodawał sobie skrzydeł, bo często my na samym początku nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że jesteśmy w stanie zrobić, ale jeżeli ustalimy dobre cele, podzielimy je na poziomy, dojdziemy do poziomu pierwszego i okaże się, że hej, Mireczku, w sumie jest szansa, że dojdziemy do miejsca numer 2, a może nawet do miejsca numer 3. Tyle rzeczy, tyle przemyśleń, pewnie mógłbym o tym jeszcze mówić z kilka godzin, natomiast nie mamy na to czasu. Niedługo święta, super rok, fajny zespół, który zbudowaliśmy razem od początku i który mam nadzieję będzie jeszcze działał tak samo, a może nawet lepiej przez najbliższe lata. Więc dziękuję wam wszystkim, dziękuję też tobie, mój widzu, i jak zawsze, do zobaczenia